Się zagrywam w taka boga, sorry, że słyszycie coś przez Chrystusa Pana. Coś. No. Coś w tym, ale ten. Tak, moje babcia ogląda mszę, ale dobra, tym się nie przyjmuję. Musimy lecieć i dalej, ale dobra. Dzieciaki. Chcę raz dotrzymać prawa gnieszczyży, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wyrywać wierzy. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. Ojcze, bo matka jest tu już u moich synów. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i z krach, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godni udziału w chmurze niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Chwała na wysokości Bóg. Sorry, I'm... Nagrywanie strasznie przeszkadza, dobra. Możemy dalej tylko lepiej poprawić szafkę. Światło świeciło na dworze. Świeciło się światło. Wracam wcale do szafki, nie można otworzyć. Muszę świetę włączone. A co w nim jest tu? Tak, z tego powodu, dobra. Módlmy się. Że Twój jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele. Spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wieki wieków. No to lecimy. To już nie odzywam, ale no... Na chwilę poszło gdzieś, a mój brat, no nie powiedzmy się brat, ale to mówi Pan, on jest taki mądry, że oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie na lewą prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zdaczy bezwodlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo, nie zniechęci się ani nie złamie, aż utrwali prawo na ziemi.
a jego pouczenia wyczekują wyspy. Okej. Ja, Pan, Maja, wstawaj. Powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś zamknął tych męców z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże. Ja wcześniej parę dni już sama tam się. Dobra. Pan zleśle pokój swojemu ludowi. A nic. Pan zleśle pokój. Wstęż, tak wstęż już. Oddajcie Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego. Weronika, wstawaj. Już wstaję. Ubierz się. Na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. No wiesz, nie ma. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Dobra. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastującym pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przyszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Oto Słowo Boże. Się teraz razem. Dobra, jestem, musiałam coś wypływać. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. No, mi tu muszę. Dobra, no to lecimy dalej. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział:
pustą literę. Ojcze, nie pij butelki. Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. A oto głos z nieba mówi: to jest mój syn, który ma. Wiem, że jedziecie w mokrym do szpitala, to ich upilnuję, dobra. Oto słowo pańskie. Oj, o was. No dobra. Umiłowanie w Chrystusie, siostry i bracia. No dobra. Tutaj zgromadzono w sercu Bożego Miłosierdzia w sanktuarium. Właśnie, a także ci wszyscy, którzy łączą się z nami duchowo w tej modlitwie. Przeżywamy wydarzenie, w którym szczególnie Bóg ukazuje nam swojego umiłowanego Syna. Ukazuje w kontekście bardzo ludzkim, dlatego że wśród tych, którzy jako ludzie grzeszni przychodzili do Jana po to, aby wyznawać grzechy i obmywać się wodą, aby doświadczyć oczyszczenia. Woda jest symbolem obmycia i obrzęd jej używania jest chyba we wszystkich religiach, szczególnie religiach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Nienawidzę tak. Ma swoją bardzo długą historię. Według starożytnych wierzeń ludów, zwłaszcza w tym rejonie świata, w wodzie, która jest praźródłem życia, kryje się element boski i święty. A zarazem oczyszczający i uświęcający. Wszystko to, czego woda dotyka, zostaje ożywione albo obmyte. Kurde, ja chciałam na dół. W Starym Testamencie na górę. Tak wiele było rytualnych obrzędów oczyszczenia i obmycia. Obmywano łupy, które zdobywano w czasie wojen, ofiary, które składano. Obmywano miejsca, ale także osoby, które w sposób szczególny miały wypełniać jakieś religijne obrzędy. Również przedmioty codziennego użytku. Dzień dobry, mamy numer 1. Dobrze, proszę. Że Jan Chrzciciel ten właśnie obrzęd obmycia wybrał jako prowadzący do Boga. Ten, który ma przemieniać ludzkie życie. Ci, którzy przybywali do niego, nasze małe dziecko chore, byli ludźmi, którzy w swoim sercu mieli już pragnienie przemiany. Bo przychodzili i widząc to, co jest niedoskonałe, chcieli to obmyć i oddać. I w tej grupie pojawił się również. Podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu i nie musiałby przyjmować tego chrztu Janowego, ale chciał pokazać nam drogę, dlatego że Chrystus jest pierwszym, który pokazuje nam drogę zbawienia, a my za nim możemy podążać. Syn Boży ukazał się w ludzkim ciele. I tak jak słyszeliśmy w modlitwie na początku Eucharystii,
Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie. O to Go prosimy, o to się modlimy. I pragniemy i chcemy tego właśnie przekształcenia. Jezus może tego dokonać i nam to pokazuje. Poprzez Chrzest Święty, który przyjmowaliśmy przeważnie jako małe dzieci. Wtedy nie mogliśmy jeszcze wyznać swojej wiary. Ale przyjmowaliśmy to w wierze naszych rodziców i wówczas w tym ogniu otrzymaliśmy imię, które jest Bogu znane od zawsze. I Bóg tym imieniem będzie się już do nas wracał również zawsze. No dobra, to lecimy dalej. Lekarz idzie. Dzień dobry, lekarz. Jesteśmy Bogiem. To chodzi z tym dzieckiem. I tak jak dzisiaj też. Mój gorączka, czytaliśmy, że Chrystus zaraz po tym chrzcie Janowym wyszedł z wody. Kurde, przepraszam. Usłyszał słowa, które Bóg wypowiada. Na razie pójdziemy na pierwsze badania. Ale mówi także do nas wszystkich zgromadzonych. Do wszystkich, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń, ale także do nas, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy. Ten jest mój syn umiłowany. Tylko badania. Tylko. Proszę, tu się zajmę. Na razie tym. Zobaczyć poprzez ustanowienie sakramentu Chrztu Świętego kieruje do nas. Bóg mówi również do każdego z nas po imieniu. To jest mój syn umiłowany. To jest moja umiłowana córka. Dobra, tu ci wykazuję, że taką średnią temperaturę, ale cały czas mi spada, więc tak. Czuć się tymi, którzy są umiłowanymi dziećmi. Ja nie włączam mi dziecka miłą. Włączy panie Moroc. Podajdę, że zabiorę telefon z ręki. I ważne jest, no teraz pewnie, że to obmycie, które dokonało się w sakramencie chrztu, to polanie naszej głowy wodą i wypowiedzenie Boga Trójjedynego. 200 złotych. Że sakrament jest na całe życie. Tak jak tam tego, te, masz też silną temperaturę, ale cały czas nie spada. Ale no to rzeczywiście mówię. To poproszenie wodą na początku liturgii. Jest no to też, możemy iść tam, tak, oczywiście, możemy lecieć z Bogiem, w sakramencie Chrztu Świętego jest chwała i dzięki temu zawsze powinniśmy czuć, że do Boga przynależymy. Zawsze możemy też słyszeć te słowa, które Bóg wypowiadał nad swoim synem. Ale my także jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego synami. Jesteśmy Jego córkami. Mamy na górze dla Państwa przygotowane. Także nie dało się tutaj, a tu mamy dla Pana coś za chwilę. Tu muszę jej założyć smyczek. To jest mój syn umiłowany. To jest moja umiłowana córka. I tak mi się czujmy, bo łóżeczka do synka nie przyzmierzyła. Wystarczyło miejsce. Oj. Czemu ona się... Niech to... Nie będę mógł się tam włączyć, ale i tak John to przyjdzie. Ten głos rozbiegający się z nieba
umacnia w nas. Dobra, weźmy miłość. I zaraz zejdzie z łóżka. Weźmy tę kroplówkę. Duch Święty, bo ten prowadzi nas w naszym życiu. Wstać i tak dalej. Abyśmy zawsze. No i lecimy teraz na te ostatnie piętro z tymi gościami. No i możecie iść z drugiej piętro. Pójdziecie w swoją stronę i. Z miłością się jego synami i córkami. Amen. No i dobra. Jesteśmy. Ja chcę nam iść tutaj. O, akurat fajne ubrania są nasze z poprzedniej wizyty. Dobra, położymy małego tu, czy małego kuli. No, ciężku. To przyniesiemy i położymy tu. No nie da się? Chodzisz tu? Chociaż weźmy z indziej te ubrania. No dobra, niech tu będzie. Idziesz tu? Chrzest. Wyznajmy wiarę, którą wówczas tak, idę. Wyznawali nasi rodzice i a dzisiaj my sami możemy wyznać to, co jest w naszym sercu. Wierzę w jednego Boga. O, wreszcie się też wstydzę. No dobra, otwórzmy telefony i tu będę przyjechać. Pójdziesz po wodę? Tak, owszem. Czy nie lepszy mi było pojechać? No chyba tak. Czy nie chcę jechać? No profesjonalne to jest. To ten telewizor, ja nie słyszę wcale. Może lepsze tabel napisały na nas. Czyli na sala 3B. No dobra, chyba dla naszej całej rodziny ta 3B będzie dobra. Tak, to była moja żona. Tu ona znowu kombinowała. Wszystko wsunęła. Dziękując Bogu za sakrament Chrztu Świętego, który otworzył nam drogę do wiecznego zbawienia Królestwa Jezusa Chrystusa, módlmy się wspólnie. Stolski. Aby przez głoszenie wiary w Jezusa Chrystusa i sakramenty święte otwierał nowym pokoleniom ludzi bramę wiecznego zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie dla Ukrainy, aby ludzkość mogła bezpiecznie wzrastać we wzajemnej współpracy oraz budować chrześcijańską cywilizację miłości. Ciebie prosimy. Czy to by było gdzieś w domu? Módlmy się za małżeństwa i rodziny, aby nieustannie wzrastały w żywej wierze, ufnej nadziei i otwartej na życie wzajemnej miłości.
Ciebie prosimy. Więc odłóż, postaw tylko swoje rzeczy. Módlmy się za ludzi szukających prawdy i sensu życia, aby dzięki łasce Boga znaleźli i przyjęli wiarę Jezusa, jedynego Zbawiciela. Ciebie prosimy. Dla polskiego dziecka są jaki. Módlmy się za konających, duszę cierpiące Chrystu i naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg darował im wszystkie popełnione grzechy i przyjął do swego królestwa miłości i pokoju. No dobra, i lecimy do domu. W domu kończymy. Gatkę. Teraz się, tak powiedzmy. Prośmy Boga za nas. Nie na żywo, oczywiście, bo nie chcemy się nagrywać. Abyśmy umocnili dziś najświętszym sakramentem. Wiernie i sumiennie wypełniali zobowiązania przyjęte na chrzcie świętym. Rodzice, Ciebie prosimy. Jaka? Gdzie mama? Mama musiała zostać w szpitalu. No dobra. Dobry ojcze, prosimy cię, wspieraj nas swoją łaską, abyśmy nieustannie stawali się podobnymi do twojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki. Dobra, to jadę na balkon, a wy tutaj już zostańcie.